Witajcie. Wiecie co to jest clickbait? To taki chłytłe kłamowy. Trzeba dać taki tytuł, żeby spowodować zainteresowanie widza i chęć kliknięcia w link. Można dać filmowi na przykład tytuł Papież dostał raka. A potem w filmie pokazać jak grupa harcerzy, oczywiście z Gorzowa Wielkopolskiego, wręcza papieżowi własnoręcznie wykonaną z szyszek figurkę raka szlachetnego. Było w tym jakieś kłamstwo? Nie. No to porozmawiajmy teraz o glonach. Przy okazji zaznaczę, że ten film poświęcony jest tylko pokazaniu, jakie glony możecie zobaczyć w swoich zbiornikach. W kolejnych filmach, a mam nadzieję, że będzie ich w okolicach 1500, omówię poszczególne rodzaje glonów, powody powstawania, jak i spróbuję przybliżyć Wam sposoby na ich zwalczanie. Będą to sposoby naturalne. Przynajmniej mam taką nadzieję. Generalnie akwarysta zadaje w związku z glonami najwięcej pytań w internecie. Pierwsze pytanie zawsze brzmi dlaczego mam glony? Tu odpowiedź jest prosta, bo tak. Bo żyją w wodzie i nie tylko, bo jest ich więcej niż ludzi i mają w nosie akwarystów. Tu akwarysta Gloniasz się obraża i wskazuje na piękny akwaria w internecie. A tam nie ma glonów, mówi. I to jest argument, a ja się wtedy pytam, a na jakiej podstawie tak twierdzisz? Na podstawie pikseli, które widzisz na ekranie, czy badań przeprowadzonych w tym widocznym zbiorniku? Bo no przecież widać mówi akwarysta a ja widziałem jak jeden pan przeciął piłą na spektaklu jedną panią i ona nadal żyła cieszyła się i dowcipkowała a potem się okazało że nadal jest w jednym dość apetycznym kawałku więc glony są i będą. Akwarystom zależy tylko na tym, żeby ich ilość została ograniczona do niewidocznych ludzkim okiem. A pytanie dlaczego mam glony zadają ci, którym widoczność glonów wzrosła. A niektórzy obawiają się nawet, że wylezą w nocy i zaduszą teściową. Chociaż czy to by było takie złe? Byłoby, bo takich rzeczy nie wolno zostawiać do zrobienia glonom. Następnym pytaniem zadawanym przez akwarystów jest a co to za glon? Tu też w zasadzie odpowiedź jest prosta, bo choć ostatnio oszacowano ilość gatunków glonów na 350 milionów, to w akwarium tych widocznych dla człowieka pojawia się zaledwie kilka. Można je najłatwiej usystematyzować po kolorach, więc mamy glony zielone, niebieskie, czerwone i brązowe. Oczywiście te barwy mają wiele odcieni w zależności od naszego oświetlenia, jak i od kondycji samego gloniszcza. Można też w całkiem inny sposób pogrupować glony, ale spróbujmy dla ułatwienia oprzeć się na podziale kolorystycznym. Z glonami zielonymi mamy chyba do czynienia najczęściej, a najbardziej z tym kolorem kojarzy się zielony zakwit wody. Jeżeli zakwit ma inny kolor, to albo ktoś nasikał do zbiornika, albo długo nie myliście rąk. Za zakwit wody w akwarium odpowiedzialny jest tak zwany fitoplankton. Nie jest to jeden glon, to różne rodzaje glonów. Są tam sinice, zielenice, okrzemki i inne. W czasie zakwitu ilość glonów jest tak duża, że nawet te niewidoczne stają się widoczne, bo zbijają się w grupy. I nadają wodzie charakterystyczny kolor, powodując jej zmętnienie. Zakwity bywają niebezpieczne dla zdrowia naszych wodnych podopiecznych. Następnym rodzajem glonów zielonych są zielenice. <ś paralysis> Uff. To jest łatwe. Zielone zielenice. Dalej będzie trudniej. Do zielenic zaliczamy około 9 tysięcy gatunków. Wiciowce, toczki, chlorelle, stężnice, gałęzatki, pełzatki, gwiazdniki, nowiki, kryniczniki i na pewno wszystkiego nie wymieniłem. Jedne akwarysta kocha, innych nienawidzi, z niektórych cieszą się zwierzęta, inne wpierniczają Azjaci, a z niektórych robi się bardzo drogi papier. Ale że Andrzej, mów o tych w akwarium. No dobra, dobra, zielenice, które pojawiają się praktycznie zawsze to zielone kropki na szybach i roślinach. Jeśli pomiędzy kropkami widać jeszcze wnętrze akwarium, to są to zielenice punktowe. Jak tworzą jedną zieloną ścianę na szkle, to już nie są punktowe. I choć wyglądają podobnie, to za taki zielony atak punktowy lub połaciowy odpowiadają różne glony. Kolejnym glonem jest spirogera, czyli skrętnica. Jasnozielony glon nitkowaty. Jak zobaczycie włosy w akwarium, to macie 99% pewności, że odwiedziła Was spirogera. Jest to glon długi, nitkowaty, śliski i twardy. Gląd ten przyczepia się do podłoża roślin lub też pływa sobie wolno. Albo szybko, jak przesadzicie z siłą filtra. W akwarium może się też pojawić rizoklonium. To gląd bardzo podobny do spirogyry, ale krótszy od niej i bardziej miękki. Zamiast włosów lepiej tu pasuje miano zielonej waty. A teraz czas na oedogonium. To kolejny zielony glon nitkowaty, który często może zagościć w naszych zbiornikach. W przeciwieństwie do poprzednio wymienianych osobników jest nitkowaty, ale krótki. Rośnie na roślinach, ozdobach i szybach akwarium. W dotyku miękki i taki aksamitny. Nie jest łatwy w usuwaniu, szczególnie z roślin. Czasami wykorzystuje się go jako glon ozdobny na korzeniach i kamieniach. Kolejnym glonem, który czasem akwarium przeozdabia jest kladofora. Glon nitkowaty, ale nie czepiający się w zasadzie niczego. Tak jest napisane w różnych miejscach. Ja bym z tym odrobinę polemizował. Niemniej faktem jest, że kladofora znana jest z tego, że tworzy tzw. plechy, które żyją swobodnie w toni wodnej. Specjalnie się do niczego nie przytwierdzają. Najbardziej znane są kladofory w formie kulki, które można zakupić w sklepie i wrzucić do akwarium. Kladofore sam kiedyś ożeniłem z korzeniem i wyglądało to nawet ładnie, ale wyplenienie potem tego zakwarium jest wyjątkowo trudne. Glony niebieskie. Ta. Chcielibyście mieć niebieskie glony. Ale to nie jest błękit czy lazur, raczej cyjan. A cyjan to odcień niebieskiego, blady i spłowiały. Można go określić jako szaro-błękitny lub sino -niebieski. Najbardziej podobne kolory to błękit, szafir i turkus. I weź pan kurna, teraz wybierz farbę do pokoju. Cyjan nazywa się też zielono-niebieskim. I to poprawne określenie koloru kolejnego glonu, którym są cyanobakterie, czyli sinice. Ale tu uwaga, to są bakterie, nie glony. Ale ponieważ pojawiają się w akwarium i psują wygląd zbiornika tak jak glony, zaliczamy je dla uproszczenia do gloniszcz. Sinice tworzą na roślinach, szybach, ozdobach i na powierzchni podłoża taki niebiesko-zielony korzuch, który jest łatwy do starcia nawet palcami. Konsystencja sinic jest maziowata i śliska. Oprócz tego sinice cuchną. I nie pomylicie ich z żadnym innym glonem. To teraz czas na glony czerwone. I tu jest identycznie jak z glonami niebieskimi. To nie jest krwisty czerwony, ani nawet wiśniowy. Auduinella, czyli krasnorost. Co o niej można przeczytać? Znana również jako czarne algi. To szeroko rozpowszechniony rodzaj czerwonych alg. A visisie Niby czarne, a jednak czerwone. Kto nie widział nigdy krasnorostów, niech pierwszy rzuci w swoje akwarium kamieniem. To czarne plechy glonów... Jak je się poleje wodą utlenioną lub alkoholem, to często robią się czerwone. Ale trzymajmy się tego czarnego. To czarne plechy glonów przytwierdzające się w akwarium do roślin, elementów dekoracyjnych czy też do podłoża. W większej ilości tworzą coś na kształt brody i tak też je się czasami nazywa. Czasami mówi się na nie pędzle. Świetnie się trzymają powierzchni i jest je wyjątkowo trudno z tychże powierzchni usunąć. Posiadający ślimaki i jednocześnie krasnorosty często widują ślimaka z krasnym przyczepionym do muszli. Glon wyjątkowo upierdliwy i ciężki do wyplenienia. Kolejnym czerwonym glonem jest kompsopogon. I on też taki bardziej szary niż czerwony. Ale, ale, czerwony już. Glon rzadko występujący w zbiornikach. Przypomina krzaki albo rogi obywatela Jelenia Gustawa. Nie jest tak ciężki do usunięcia mechanicznego jak krasnorosty. W dotyku mięk przedostatnim zglonów, które nawiedzają akwarium są okrzemki. Jak sama nazwa wskazuje, w połowie zbudowane z krzemu. Najwięcej okrzemek jest w dolinie krzemowej. A a nie, to niepotwierdzona informacja. Okrzemki są brązowe i twarde jak krzem. Mogą się pojawiać w akwarium na wszystkim. Najgorzej wyglądają na nowym śnieżnobiałym żwirze. Zawierają czerwone i brązowe barwniki, a oprócz tego jeszcze zielony chlorofil. Lubią dopiero co założone zbiorniki. Przypominające pył okrzemki potrafią pokryć dosłownie wszystko, ale najczęściej można je zobaczyć na podłożu. Ostatnim glonem, który zatruwa życie akwarystom są brunatnice. Przypominają naloty okrzemkowe, ale są znacznie łatwiejsze do usunięcia. Łatwo ścierają się z powierzchni. W zasadzie od okrzemek odróżnia je tylko łatwość usuwania. Brunatnice osadzają się w charakterystycznych plamach na szybach, sprzętach i roślinach w akwarium. Są śliskie i brązowe. Czasami jest to pył, a czasami kłębki plechy. Największe brunatnicy mogą osiągnąć nawet 60 metrów tak, metrów długości. Ale jeśli Wasza brunatnica taką wielkość osiągnie, to z pewnością to zauważycie w całym domu. To by było tyle jeśli chodzi o przegląd glonów, które mogą się pojawić w waszym akwarium. Jeśli pojawi się coś innego, to należy zadzwonić pod numer alarmowy albo skontaktować się z najbliższym kościołem w celu dogadania najbliższego terminu dla egzorcysty. W akwarium oprócz glonów pojawiają się też inne organizmy, które glonami nie są. Można wśród nich wyróżnić mchy, grzyby, pleśnie i polipy, ale o tym w innym filmie. Pora na zamknięcie clickbajta odpowiedź brzmi tak. Mossard pokrył się glonami, bo jest leniwcem. Na zakończenie parę słów od pana Staska, a ja już się pożegnam. Dobranoc. A teraz ja. Jak już wszystko wyoglądaliście i nic już do wyoglądania nie pozostało, to z łaski swojej dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, klepnijcie w klawisz wesprzyj, który znajduje się pod filmem lub skorzystajcie z linków znajdujących się w opisie filmu. A potem powiedzcie wszystkim, że Stasek jeszcze żyje i łatwo się nie podda. Alleluja i do... cholera, coś depnąłem. Zielone, śliskie, cuchnie. Sinica. Nie, to nie sinica. Umyj pan se sandała.